serdecznie powitać Przygotarda 16 i na falach internetu, na YouTubie i Facebooku pośród społeczności Kościoła Dom. Cieszymy się, że zdecydowaliście się dzisiaj spędzić ten poranek niedzielny, to przedpołudnie z nami, ale przede wszystkim z Bogiem. Po co my się tu w ogóle spotykamy, słuchajcie? Po to, by uwielbiać. A co to znaczy uwielbiać? Czy to znaczy śpiewać piosenki? Nie. Ale jak mogę uwielbiać, nie śpiewając piosenek w ciągu tygodnia? No na przykład czytając psalmy i idąc za przykładem króla Dawida, który pisze tak w psalmie 5. Ci, którzy Tobie zaufali, cieszyć się będą nieprzerwanie. Ich radość swymi odgłosami pobrzmiewać będzie całe wieki. Ty im zapewnisz swą ochronę, a oni w Twoim imieniu rozkochani będą się wciąż radować w Tobie. My jesteśmy dzisiaj tutaj po to, aby rozpocząć kolejny tydzień, w którym odgłosy naszej radości, chwalące Boga, będą pobrzmiewać w wieczności. To brzmi bardzo niesamowicie, ale to jest bardzo proste. To, jak dziś będziesz klaskać, to jak dziś będziesz śpiewać, to jak dziś będziesz uwielbiać Boga, będzie się odbijało echem na pewno przez najbliższy tydzień, ale wierz mi, również w wieczności. Każde słowo uwielbienia, które teraz za chwilę wypowiesz do Boga, każde słowo poddania się i zaufania Jemu będzie procentować. Chciałbym, żebyśmy teraz już wszyscy wstali, rozgrzali swoje serca do tego, by za chwilę razem z zespołem uwielbiać naszego Boga. To cudownie, że tutaj jesteście. To cudownie, że dajecie sobie taką szansę, o jakiej pisze Dawid w tym psalmie 5. Wierzę, że jest tu znakomita większość tych, którzy Bogu zaufali, ale jeżeli jeszcze nie jesteś przekonany lub przekonana, to wierzę, że ten poranek może naprawdę zmienić coś w Twoim życiu. Bo jeszcze raz, ci, którzy Tobie zaufali, będą nieprzerwanie radować się, a radość, te radosne odgłosy pobrzmiewać będą całe wieki. W Twoim imieniu rozkochani, Panie, my jesteśmy w Twoim imieniu rozkochani. Witamy Ciebie na tym miejscu, Duchu Święty. Błogosławimy całe to nasze dzisiejsze przedpołudnie. My chcemy radować się w Tobie. My chcemy radować się w Tobie, Panie, niezależnie od tego, w jakiej kondycji tu przychodzimy, niezależnie od tego, co powoduje zamieszanie w naszym życiu. Temu zamieszaniu mówimy nie. Teraz jesteśmy tu, Panie, po to, by Ciebie uwielbiać. I chcemy, by odgłosy naszej radości pobrzmiewały przez kolejne dni, aż w wieczność. Nasz Bóg godzien chwały jest, to Jemu śpiewamy pieśń. On był, jest i będzie zawsze taki sam. Nasz Bóg przeciął morze w pół i zburzył więzienia mur. Zwycięstwo w swojej dłoni ma. Dom Pana wypełnia dziś śpiew, dom Pana wypełnia radosny śpiew. Wielbimy Go razem, oddajmy Mu cześć. Dom Pana wypełnia dziś śpiew, nasz Zbawca z nami tutaj jest. Wielbimy Go razem, oddajmy Mu cześć. Oddajmy Mu cześć. Nasz Bóg ma potężną moc, ślepemu przywraca wzrok. On z każdej trudności dobre wyjście zna. Pokonał sam nas przelał krew, potem sam pokonał śmierć i nadal cuda czynić chce. Dom Pana wypełnia dziś śpiew, dom Pana wypełnia radosny śpiew. Wielbimy Go razem, oddajmy Mu cześć. Dom Pana wypełnia dziś śpiew, nasz Zbawca z nami tutaj jest. Wielbimy Go razem, oddajmy Mu cześć. Oddajmy Mu cześć. Możemy klaskać? Aha.
byliśmy zgubieni, a On odnalazł nas w grzechu więzieni. On nam wolność dał, dzisiaj zbawieni i wdzięczni. Podnieśmy swój głos, niech dom Pana uwielbi Go. Byliśmy zgubieni, On odnalazł nas w grzechu więzieni. On nam wolność dał, dzisiaj zbawieni i wdzięczni. Podnieśmy swój głos, niech dom Pana uwielbi Go. Oddajmy Mu cześć, dom Pana wypełnia dziś śpiew. Nasz Zbawca z nami tutaj jest, wielbimy Go razem. Oddajmy Mu cześć, dom Pana wypełnia dziś śpiew. Dom Pana wypełnia radosny śpiew, wielbimy Go razem. Oddajmy Mu cześć, dom Pana wypełnia dziś śpiew. Przeciwności mur, drogę zagradza wciąż. Ty nie zawiodłeś nigdy mnie. Choć nic nie zmienia się, bitwa wygrana. Nie zawiodłeś nigdy mnie. Zawsze ten sam, wieka jest wierność Twa, wierność Twa. Wciąż troszczy się, zaufam Ci, Ty nigdy nie zawiodłeś mnie. W końcu nadejdzie dzień, słowo wypełni się. Znów będę wielbić imię Twoje. O tak, Ty wystarczysz nam, Jezu. Wystarczysz mi, w miłości Twej chcę żyć. Znów będę wielbić imię Twoje. Bo zawsze, Ty zawsze jesteś taki sam. Zawsze ten sam, wielka jest wierność Twa. Troszczy się, zaufam Ci, Ty nigdy nie zawiodłeś mnie. Zawsze ten sam, wielka jest wierność Twa. Wciąż troszczy się, zaufam Ci, Ty nigdy nie zawiodłeś mnie.
Widziałem, jak przynosisz góry i wierzę, że zrobisz to jeszcze raz. Widziałem, jak torujesz drogę i wierzę, że zrobisz to jeszcze raz. Widziałem, jak przenosisz góry i wierzę, że zrobisz to jeszcze raz. Widziałem, jak torujesz drogę i wierzę, że zrobisz to jeszcze raz. Widziałem, jak przenosisz góry i wierzę, że zrobisz to jeszcze raz. Proszę się, zaufam Ci, Ty nigdy nie zawiodłeś mnie. Śpiewamy o tym, że Pan przenosi góry, ale czy wierzycie, że Bóg może przenosić góry? Powiedzcie, wierzycie? Śpiewamy o tym, że Bóg jest uzdrowieniem, ale czy wierzycie, że Bóg może uzdrawiać? Śpiewamy o tym i mówimy o tym bardzo często, że On jest naszym zaopatrzycielem, ale czy wierzycie w to, że On jest naszym zaopatrzeniem? Mówimy o tym bardzo często, że Bóg leczy relacje, ale czy wierzysz, że Bóg może uleczyć Twoją samotność lub Twój związek? Czy wierzysz? Jezus mówi, gdybyście mieli wiarę jak ziarno gorczycy i powiedzieli tej górze, aby przeniosła się stąd tam, to ona by to zrobiła. Kluczowa jest nasza wiara. Kluczowe jest to, by wierzyć w to, co się śpiewa. Kluczowe jest to, by z wiarą wypowiadać słowa modlitwy. Bo możesz widzieć, że Bóg przenosi góry w Twoim życiu, ale nie wierzyć, że to robi On. A ja widziałem, jak Bóg przenosi tę społeczność na to miejsce, jak daje pieniądze, siły, jak daje niesamowite okoliczności, w których ta społeczność weszła w posiadanie tego miejsca. I mógłbym powiedzieć, ja widziałem, jak to robili ludzie, ale ja wierzę, że to robił przy udziale tych ludzi Bóg. I dlatego wierzę, że Bóg wprowadzi nas do nowego miejsca, bo widziałem, jak to robi. I wierzę, że nie zrobią tego ludzie, tylko zrobi to On. Ja nie widziałem, jak posiedliśmy pierwsze miejsce przy Kulczyńskiego, ale powiedziano mi o tym. I wierzę, że nie zrobili tego ludzie, tylko że zrobił to Bóg. Ja wiem, w jakim stanie do szpitala ponad 1,5 roku temu trafił nasz przyjaciel Tomek Florczak. I dziś Tomek jest w zdecydowanie lepszym stanie, ale ja wiem, że tego nie zrobili ludzie. Ja wiem, że to zrobił Bóg i dlatego wierzę, że Bóg jest w stanie go w pełni uzdrowić. I dokładnie takiej wiary chcę dziś, teraz od Ciebie. Przypomnij sobie, co Bóg zrobił dla Ciebie. Przypisz Jemu tę zasługę i prośmy o więcej. Panie, my wiemy, że Ty robisz w naszym życiu, jako społeczności, tak niesamowite rzeczy, że Ty przenosisz nas jako społeczność do kolejnej, nowej, wspaniałej rzeczywistości. Bo Ty nas, Panie, umieściłeś tutaj. Ty, Panie, dałeś nam jako Kościołowi wpływ. Ty, Panie, ten Kościół pomnażasz. Ty, Panie, ten Kościół wzmacniasz. I dlatego możemy mówić z wiarą, Panie, prosić Ciebie o to, abyś odsłonił przed nami to nowe miejsce. Dał nam wejść do tego nowego miejsca, bo my wiemy, Panie, że Ty chcesz to zrobić. Bo my Tobie ufamy i Tobie wierzymy. My, Panie, widzimy, jak Ty uzdrawiasz Tomka. I dlatego w Twoim autorytecie ogłaszamy pełne uzdrowienie dla Tomka, bo wiemy, że Ty to już dokonałeś
bo widzimy to uzdrowienie, które w Jego ciele się dokonuje i Tobie przypisujemy tę zasługę. Twojej świętej krwi, Panie, przypisujemy tę zasługę. Widzimy, jak działasz przez lekarzy, ale wiemy, że to Ty działasz. Panie, dlatego dzisiaj z każdą osobą, która w tym miejscu czuje się źle, czy to psychicznie, czy fizycznie, w każdym, Panie, etapie zdrowienia z takich dolegliwości chcemy widzieć, Panie, Twoje działanie i ogłaszamy pełne uzdrowienie nad każdym, kto tutaj jest, niezależnie od tego, jak silna wydaje się ta choroba. My, Panie, widzieliśmy tysiące razy, jak Ty, Panie, zaopatrujesz członków tej społeczności. Dlatego nad tymi wszystkimi, którzy poszukują pracy, którzy czują jakikolwiek deficyt finansowy, jakikolwiek niepokój w tej sferze, my ogłaszamy dla nich pełnię powodzenia w tej sferze życia i ogłaszamy nad nimi Twoją, Panie, przychylność. Kluczowe jest, Panie, abyśmy widzieli, że to Ty działasz. Rozbudzaj, Duchu Święty, w nas takie przekonanie, w tych wszystkich, którzy są jeszcze nieprzekonani. Rozbudzaj, Panie, to przekonanie, że wszelkie dobro pochodzi od Ciebie, że wszystko, czego doświadczają pojedyncze jednostki, które tutaj są, i my jako społeczność, całe dobro pochodzi od Ciebie. My widzieliśmy, Panie, jak przynosisz góry i wierzymy, że zrobisz to jeszcze raz. My wierzymy, my wiemy, my mamy pewność, bo Ty dajesz swoim dzieciom najlepsze rzeczy. Ty dzieciom, które proszą Ciebie o chleb, nie dajesz kamienia. Ty, Panie, nie dajesz skorpiona, dajesz rybę. Panie, Ty jesteś dobry. Ty jesteś dobry. My w to wierzymy. Ja w to, Panie, wierzę. My, Panie, wierzymy, bo my Ciebie znamy, takiego, jakim Ty jesteś, dobrego Ojca, wspaniałego przyjaciela, pocieszyciela, Boga, który jest zaopatrzeniem, Boga, który jest uzdrowieniem. Takiego, Panie, Ciebie tutaj wyznajemy. Takiego Ciebie, Panie, wyznajemy i takiego Ciebie, Panie, uwielbiamy. Dajmy mu chwałę, on nas nigdy nie zawiedzie. Ty nigdy nie zawiedziesz nas.
serce me. Pan Twój Bogiem jest, to w Jego rękach jest życie Twe. Odpocznij dziś i wiedz, że w słabości Twej Jego siła jest doskonała, bo Ty i tylko Ty jesteś moim Bogiem. Ty, co siadasz dziś na mego serca tronie. Ty, zdobyłeś mnie, Ty oddałeś życie swe. Zaufaj serce me, Pan Twój Bogiem jest, to w Jego rękach jest życie Twe. Odpocznij dziś i wiedz, że w słabości Twej Jego siła jest doskonała, bo Ty i tylko Ty jesteś moim. Serca tronie Ty, zdobyłeś mnie, Ty oddałeś życie swe. Bo Ty i tylko Ty jesteś moim Bogiem. Ty zasiadasz dziś na mego serca tronie Ty. Byłeś mnie, Ty oddałeś życie swe. Nie wszystko, co jest we mnie, wielbi mojego Boga. Niech cała moja dusza odda Mu cześć.
bądź uwielbiony. Tak bardzo dziękujemy Ci, Panie, że Ty zdecydowałeś się dzisiaj spotkać z nami, że Ty nas, Panie, tutaj przyprowadziłeś, Panie. Dziękujemy Ci za to. Dziękujemy Ci, Panie, za każde otwarte serce, za każdą osobę, która chce z Tobą współdziałać w tym Kościele. Kochani, wiecie, jest tak, że bycie chrześcijaninem to jest bycie osobą, która nic nie musi. Tak jak mówiła dziś pastor Magda w czasie naszego porannego domu modlitwy, to jest bycie osobą, za którą tę najważniejszą pracę wykonał Jezus. Ale to jest bycie również osobą, która coś chce. Bo najpiękniejsze w byciu chrześcijaninem jest to, że Bóg daje nam poczucie sprawczości. Że nie jesteśmy takimi po prostu sobie małymi, niezaopiekowanymi, biednymi stworzonkami, które czekają, aż Bóg zrobi za nas wszystko, tylko daje nam prawdziwe poczucie siły i sprawczości. I wiecie, tę sprawczość można w Kościele, w społeczności ludzi, którzy są przekonani o swojej własnej wartości w Jezusie Chrystusie, praktykować w bardzo konkretny sposób. Można tę sprawczość ćwiczyć w sobie, wzmacniać poprzez wolontariat, poprzez służbę dla innych, poprzez to, że przygotowujesz na przykład takie nabożeństwo. Jeżeli chcesz wiedzieć o tym więcej, jeżeli chcesz dowiedzieć się czegoś o tym i jak się w to zaangażować, spokojnie możesz ze mną o tym porozmawiać po nabożeństwie przy kawie, którą również parzą wolontariusze. Możesz również zgłosić się do naszego punktu info. Możesz być sprawczym, naprawdę bardzo konkretnie sprawczym, kiedy modlisz się o naszych pastorów, kiedy modlisz się o tą społeczność, kiedy modlisz się o swojego przyjaciela, o sąsiada z ławki, o swoją rodzinę. I do takiej sprawczości Ciebie zachęcamy również poprzez dzielenie się z nami swoimi sukcesami i swoimi wyzwaniami w formularzu na stronie www.kościoldom.pl. Potrzebuję modlitwy. Proszę. Dziękuję. I sprawczość w bardzo konkretny sposób wyrażamy poprzez naszą hojność, bo my jesteśmy sprawczy, bo my razem z Bogiem budujemy tę społeczność, bo On daje nam finanse, a my z tych finansów korzystając tworzymy ten Kościół, tworzymy to miejsce i na funkcjonowanie tego miejsca, na błogosławienie również innych, zbieramy co niedzielę pieniądze. W tym momencie zapraszam już naszych wolontariuszy do tego, aby rozpoczęli zbieranie naszej zrzutki, a ja modlę się, Panie, aby każde serce było poruszone do tego, aby być sprawczym, aby być współodpowiedzialnym za tę społeczność w zakresie modlitwy, abyśmy byli hojni w naszej modlitwie, abyśmy pamiętali w naszej modlitwie o tych, którzy obok nas są najsłabsi, którzy jeszcze dziś może nie ufają Tobie, Panie, tak mocno. Abyśmy byli sprawczy poprzez pracę naszych rąk, poprzez dzielenie się naszymi talentami, abyśmy byli jeszcze bardziej sprawczy, abyśmy byli jeszcze bardziej samodzielni w oczach świata, a tak naprawdę zależni od Ciebie. Panie, modlę się również o to, abyś poruszał nas, domowników, do hojności w czasie tej dzisiejszej zrzutki, ale również w czasie super zrzutki na Nowy Dom i poprzez całą naszą hojność, którą możemy okazywać również, niekoniecznie finansowo, Panie. Pobudzaj domowników do tego, by byli dobrymi gospodarzami w swoich domach, aby dzielili się swoim stołem, swoją lodówką, swoim samochodem, bo my wiemy, Panie, że Ty takiej sprawczości od nas chcesz. Nie dlatego, że coś musimy, ale dlatego, że tak bardzo podoba Ci się, kiedy Twoje dzieci chcą. Dziękujemy Ci, Panie, że Ty nas do tego pobudzasz. Dziękuję Ci, Panie, za każde otwarte serce tutaj, w tym miejscu, za każde otwarte serce na streamie. Amen. Teraz już możecie usiąść. Za chwilkę będziemy kontynuować w wakacje z Józefem. Ale jak to w wakacje bardzo często bywa, do naszego domu przybywają goście. I jeżeli jesteś tutaj z nami pierwszy raz, poproszę o troszeczkę rozjaśnienie światła na sali. Jeżeli jesteś z nami pierwszy raz i odważysz się podnieść teraz rękę, to nasi wolontariusze dadzą Ci prezent powitalny. Czy są z nami nowe osoby? Są z nami nowe osoby. Zabijmy domownicy. Brawo, bardzo się cieszymy. Bardzo witamy pośród społeczności Kościoła Dom, najbardziej na świecie. A oprócz uwielbiania naszego Boga, lubimy naszych gości. Cieszymy się, że jesteście z nami, chcemy z wami porozmawiać, napić się z wami kawy, którą, przypominam, parzą nasi wspaniali wolontariusze. A już teraz zapraszam na scenę Tomka Wiącka, który podzieli się z nami ostatnim kazaniem z serii o wakacjach z Józefem. O, dziękuję bardzo, to się przyda. Kochani, dzisiaj mamy już ostatnią część serii Wakacji z Józefem.
i wierzę, że Bóg ma dla nas naprawdę wyjątkowe przesłanie, wyjątkowe słowo na ten dzień. I chciałbym na początku was zachęcić do tego właśnie, żebyście nastawili się na słuchanie. Wiecie, bo często Bóg chce coś zrobić w naszym życiu, chce nam coś przekazać i to nie zależy od osób, które, wiecie, usługują, które robią coś, które przekazują pewne przesłanie. Nie wiem, czy uwielbiają, czy prowadzą jakieś spotkanie, czy też mówią takie przesłanie jak ja dzisiaj, ale to, czy Bóg coś tobie przekaże, czy coś otrzymasz od Boga, zależy od ciebie. Wiecie, czytamy o apostole Pawle, który z jednej strony w Dziejach Apostolskich miał takie przypadki, że po prostu przechodził przez pewne miejsce i to, że przeszedł i jego cień kogoś dotknął, padł na kogoś jego cień, a może to było o Piotrze, nieważne, o jednym z apostołów, ta osoba była uzdrawiana. Ale czytamy też na przykład o Pawle w jednym z listów, który tak jakby odpiera pewne zarzuty jednego z kościołów w ogóle, ludzi z kościoła, że no co prawda te listy to pisze takie mocne i stanowcze, ale jak mówi, no to już nie wygląda to tak dobrze. Jego dar przemawiania nie jest taki wspaniały. I jak to jest, że jedni ludzie byli uzdrawiani w cudowny sposób, kiedy działał Paweł, a inni po prostu w takim krytycyzmie, w zgorzknieniu po prostu na niego narzekali. To zależało od ich nastawienia. I dzisiaj możesz uwierzyć w to, że niezależnie od tego, kto usługuje, kto mówi, kto, nie wiem, prowadzi uwielbienie, że Bóg chce coś zrobić w twoim życiu, że Bóg chce dzisiaj ciebie nakarmić. Możesz w to uwierzyć, a możesz po prostu nastawić się, o, kolejne kazanie z tej serii, co tu jeszcze można wycisnąć, kolejne kazanie, dobra, pół godziny się przekimam, i po prostu nie odebrać z tego nic. Dlatego zachęcam cię dzisiaj do nastawienia, do zaufania Bogu, że On chce dzisiaj ciebie nakarmić. Wierzę, że w tej serii i w tym kazaniu również, szczególnie, Bóg ma rzeczy, które chce przekazać tobie, pewne brakujące elementy być może, żebyś wyszedł, wyszła z pewnego może impasu w twoim życiu, żebyś znalazł, czy też znalazła cel, żebyśmy mogli wejść na właściwą drogę. Kochani, dzisiaj będziemy mówić o teście łaski. Mówiliśmy już o wielu testach na podstawie życia Józefa, na podstawie historii Józefa, która jest opisana w Księdze Rodzaju, w pierwszej księdze Biblii. Możecie już powoli sobie otwierać w telefonach, czy też w Bibliach papierowych 50 rozdział. 50 rozdział tej pierwszej księgi Biblii. Dzisiaj będziemy mówili sobie właśnie o teście łaski. Wcześniej mówiliśmy o teście dumy, pałacu, więzienia, władzy. Zachęcam was do odsłuchania tych wszystkich kazań, tych wszystkich wartościowych treści, które zostały tutaj przekazane, które Bóg mówił do nas. Dzisiaj chcę mówić o łasce. Z jednej strony, jak Bóg sprawdza, czy jesteśmy okazywać innym taką łaskę, jaką On okazał nam, z drugiej strony, czy uwierzymy, czy naprawdę weźmiemy tą prawdę na 100%, że Boża łaska w naszym życiu ma bardzo konkretny kształt, ma bardzo konkretny wymiar, który nas prowadzi do naszego celu, do naszego przeznaczenia. I najpierw ten pierwszy aspekt, czy jesteśmy takim kanałem łaski do innych. Księga Rodzaju, rozdział 50. Wersety od 15 do 21. Kiedy bracia Józefa zdali sobie w pełni sprawę, że ich ojciec nie żyje, pojawiły się u nich obawy. Co będzie, jeśli Józef stanie się nam niechętny i odpłaci nam za krzywdy, które mu wyrządziliśmy? Posłali więc do Józefa taką wiadomość. Twój ojciec przykazał przed swą śmiercią. Tak powiedzcie Józefowi. Proszę cię, przebacz swoim braciom ten ich występek i grzech, bo rzeczywiście wyrządzili ci krzywdę. Prosimy więc teraz, przebacz występek sługom Boga, którego czcił twój ojciec. Józef, gdy mu o tym mówiono, rozpłakał się. Po przesłaniu wiadomości przyszli też sami bracia, upadli przed Józefem i oświadczyli.
jesteśmy Twoimi sługami. Józef odpowiedział, nie bójcie się, czy ja zajmuję miejsce Boga? Wy wprawdzie zaplanowaliście wyrządzić mi zło, Bóg jednak zaplanował przy tym dobro, by dokonać tego, co jest dziś, zachować przy życiu liczny lud. Nie bójcie się więc, ja będę utrzymywał was i wasze dzieci. Tak ich pocieszał i przemawiał im do serc. Widzimy tutaj przykład przebaczenia. Tak naprawdę czytamy tutaj pierwszy raz o przebaczeniu w całej Biblii. To słowo, które tłumaczymy na polski, to hebrajskie słowo, które tłumaczymy jako przebaczenie, oznacza w pełni rozgrzeszyć, zwolnić z kary, ale też podnieść oraz nosić. I te wszystkie znaczenia widzimy w tym, co zrobił Jezus dla ciebie i dla mnie, dla każdego z nas. On zapewnił nam przebaczenie, to znaczy podniósł nasze grzechy, zabrał je z nas, poniósł je, w pełni nas rozgrzeszył i zwolnił z kary. On dokonał tego wszystkiego dla nas. I kiedy widzimy to przebaczenie, którego udzielił Józef swoim braciom, widzimy, że to jest takie pełne przebaczenie, doskonałe przebaczenie. Widzimy, że Józef przebaczył osobom, które go nie przeprosiły, bo jeśli się wczytacie w ten fragment, to zobaczycie, że tam nie ma przeprosin, nie ma tak naprawdę pokuty. Oni po prostu mówią, no twój ojciec i nasz ojciec poprosił cię, żebyś no, nie mścił się na nas za to, co zrobiliśmy. To nie była, wiecie, skrucha, to nie było powiedzenie, zrobiliśmy źle, wrzucając cię do studni, sprzedając cię do niewoli. Powiedzieli, jesteśmy twoimi sługami, ale to było po prostu przyznanie faktów. Wtedy w Egipcie tak naprawdę wszyscy poza Faraonem byli sługami Józefa. Była w tym też pewna manipulacja, bo nie widzimy w Biblii, żeby Jakub, czyli ojciec Józefa i jego braci, żeby przekazał taką prośbę. Było to coś tak naprawdę, co oni najprawdopodobniej wymyślili i wysłali taką wiadomość do Józefa. I jaką widzimy tutaj reakcję ze strony Józefa, ze strony naszego bohatera tej serii? Widzimy, że przebaczył im, że jakby rozumiejąc całą tą sytuację, że tak naprawdę nie było tutaj jakiejś wielkiej skruchy ze strony braci, on tak naprawdę zapewnił ich o tym, że przebaczył im to zło. Józef jest dla nas przykładem. Jest przykładem takiej postawy, o której też czytamy w Nowym Testamencie, w liście do Rzymian 12:19. Najdrożsi, nie mścijcie się sami, pozostawcie miejsce gniewowi Bożemu. Czytamy przecież, pomsta należy do mnie, ja odpłacę, mówi Pan. Testem, który musimy przejść, takim testem łaski dla innych, czy też testem, przez który każdy z nas musi przejść, żeby dojść do Bożego przeznaczenia, jest właśnie to przebaczenie, jest okazanie przebaczenia, danie przebaczenia innym. Jeśli nie zdamy tego testu, jeśli będziemy starali się za wszelką cenę dojść do sprawiedliwości o własnych siłach, jeśli będziemy chować w sobie gorycz, to wtedy nie dojdziemy do Bożego przeznaczenia, do Bożego celu, jakie ma On dla naszego życia. W takim razie jak możemy przebaczyć, jak możemy okazać łaskę innym? Po pierwsze, uwolnij. Uwolnij to, co masz w swoim sercu przeciwko komuś, tą krzywdę, której doświadczyłaś i uwolnij tą osobę z odpowiedzialności, podejmij tą decyzję, nie chodzi tutaj o uczucia, tylko podejmij decyzję, że przebaczasz, niezależnie od tego, czy ktoś cię przeprosił, czy też nie, czy okazał skruchę. Zupełnie inną kwestią jest to, czy musimy pozostawać w pewnych relacjach, czy musimy pozwalać na pewne traktowanie innym. To jest zupełnie inna kwestia, ale to, czy komuś przebaczymy w naszym sercu i zwolnimy go z pewnej odpowiedzialności, jest bardzo ważne.
jest kluczowe uznanie tego, że nie możemy sami przynieść sprawiedliwości do danej sytuacji. Może to zrobić tylko Bóg i dlatego do nas należy tak naprawdę uwolnienie siebie i tej drugiej osoby tak naprawdę. Po drugie, przyjmij. Kiedy czytamy modlitwę Ojcze Nasz, kiedy modlimy się nią, to wypowiadamy takie słowa: przebacz nam nasze winy, jak i my przebaczamy naszym winowajcom. Jak i my, to znaczy po prostu tak samo, w ten sam sposób. I jeśli zdamy sobie z tego sprawę, to na poważnie podejdziemy do przebaczania innym, bo tak jak chcemy, żeby Bóg nam przebaczył, nas uwolnił od winy i odpowiedzialności za nasze błędy, za nasze grzechy, tak samo powinniśmy przebaczać innym. I być może jest tak, że jeśli masz problem z przebaczaniem innym, dlatego, że masz problem z przyjęciem łaski od Boga. Zastanów się nad tym. Być może jest tak, że nie potrafisz przyjąć tej niczym niezasłużonej, darmowej łaski, przebaczenia, które ma dla ciebie Jezus. Być może tak jest. I zastanów się nad swoją postawą, kiedy być może dzieją się jakieś złe rzeczy w twoim życiu. Czy wtedy zaczynasz zastanawiać się, o, co zrobiłem źle? Gdzie popełniłem błąd? Na przykład, nie wiem, masz jakąś stłuczkę samochodową i wtedy zastanawiasz się, robisz rachunek sumienia? O, Boże, rzeczywiście tam nawaliłem, słusznie. Teraz dobrze, że stała się ta zła rzecz. Jesteśmy teraz kwita. Albo coś ci się stało zdrowotnie i znowu zastanawiasz się, no dobrze, tutaj coś tam nawaliłem, zrobiłem coś źle. Boże, ta zła rzecz, która mi się wydarzyła, jest taką słuszną odpłatą od ciebie. Jesteśmy teraz, mamy wyrównane rachunki. Ale taki sposób myślenia nie jest właściwy. To nie jest sposób myślenia, jaki widzimy w Biblii i jaki wynika z tego, co zrobił Jezus. Bo Bóg nie chce wyrównywać z tobą rachunków, bo wyrównał je z Jezusem. Bóg wyrównał już wszelkie rachunki za twoje przewinienia, za twoje błędy z Jezusem. I jeśli, być może jest tak, że jeśli nie umiesz, czy nie chcesz, masz jakąś blokadę w tym, żeby przyjąć tą łaskę od Boga, po prostu bezwarunkowe przebaczenie tych złych rzeczy, które zrobiłeś, czy też zrobiłaś, to trudno jest ci przekazywać to dalej. Także taka rzecz do zastanowienia dla ciebie. I po trzecie, aby przebaczyć, uwierz. Bardzo ważne jest żeby uwierzyć w to, że Jezus rzeczywiście zapewnił nam doskonałe przebaczenie. Czytamy w psalmach, w psalmie 103, że tak jak daleko jest wschód od zachodu, tak Bóg oddalił od nas nasze przewinienia, nasze grzechy. Tak naprawdę chodzi tu o nieskończoność. Nie możemy zmierzyć odległości od wschodu i zachodu. W Izajasza 53:6 czytamy, że te wszystkie nasze winy Bóg włożył na Jezusa. W drugim liście Koryntian 5:12 czytamy, że Jezus stał się grzechem zamiast nas, żebyśmy mogli stać się Bożą sprawiedliwością. To, żebyśmy mogli przebaczyć innym z serca, uwolnić kogoś od takiego szukania sprawiedliwości, od zemsty z naszej strony, kluczową rzeczą dla nas jest to, żebyśmy uwierzyli, że Jezus rzeczywiście zapewnił nam doskonałe przebaczenie, że możemy je za darmo przyjąć, ale też możemy je przekazywać innym. To jest ten test łaski w takim wymiarze, że przekazujemy łaskę innym. I drugi taki punkt dzisiejszego przesłania to, że Boża łaska oznacza dla każdego z nas, że Bóg ma bardzo konkretny cel, bardzo konkretne przeznaczenie dla ciebie i dla mnie. Boża łaska obejmuje nie tylko przebaczenie grzechów w naszym życiu, nie tylko
to, że będziemy mogli spędzić wieczność z Jezusem, ale też już teraz, na tym świecie, Bóg ma dla nas konkretny cel i konkretne przeznaczenie. Widzimy to w życiu Józefa, widzimy to, że on miał konkretne marzenie, miał konkretną wizję, miał pewne sny, tak jak na pewno pamiętacie z Biblii, czy też z pierwszych kazań w tej serii. Więc to była pewna taka wizja, którą Józef otrzymał do swojego życia, ale aby do niej dojść, musiał przejść przez pewne próby, przez pewne testy. Bóg kształtował jego charakter, Bóg kształtował jego taką zdolność niesienia odpowiedzialności, zdolność służenia innym. Przeszedł przez bardzo konkretne i ciężkie próby, żeby dojść do swojego wielkiego przeznaczenia. I teraz kilka punktów na ten temat, jak możemy odkryć ten cel dla naszego życia, jak możemy do niego dojść. Przeczytajmy teraz z Księgi Rodzaju 45, kilka wersetów, od trzeciego. Widzimy tą sytuację, że Józef dał się poznać swoim braciom, którzy przyjechali, dotarli do Egiptu, żeby kupić tam zboże. Józef zatem otworzył się przed braćmi. Ja jestem Józef. Czy żyje jeszcze mój ojciec? Bracia zaś ze strachu przed nim nie byli w stanie wydusić z siebie słowa. Józef zatem powiedział do swoich braci: podejdźcie bliżej. Podeszli. On powtórzył: ja jestem Józef, wasz brat. To mnie sprzedaliście do Egiptu. Lecz teraz nie żałujcie, nie czyńcie sobie wyrzutów, że mnie tu sprzedaliście. To w imię przetrwania Bóg posłał mnie przed wami. Dopiero 2 lata trwa ten cały głód na ziemi. Przed wami jeszcze 5 lat bez orki i bez żniwa. Bóg więc posłał mnie przed wami, aby zapewnić wam przetrwanie na tej ziemi i aby zachować wam życie przez wielkie ocalenie. Nie wy mnie tu posłaliście, ale Bóg. On mnie ustanowił głównym doradcą Faraona, panem całego jego domu i władcą w całej ziemi egipskiej. I niesamowite jest to, że widzimy sposób myślenia Józefa, sposób tego, jak tłumaczył sobie pewne wydarzenia w jego życiu. Widzimy tutaj jego najgłębsze przekonania. 2 razy powtarza, że Bóg wysłał go, poprzez te wszystkie trudności, przez wszystkie te wzloty i upadki, aby mógł wykonać konkretną misję, spełnić cel, to znaczy ocalić wielu ludzi, ocalić swoją rodzinę, ale ocalić też Egipt i ocalić też okoliczne narody od głodu, który wtedy był na ziemi. I jak my możemy odkryć, jak możemy rozpoznać taki Boży cel dla naszego życia? Mam tutaj zapisane 4 punkty, którymi chciałbym się z wami podzielić. Po pierwsze, uwierz, że masz cel. Myślę, że takim głębokim pragnieniem każdego człowieka jest odkrycie celu dla swojego życia. Często zastanawiamy się, kim ja w ogóle jestem, dokąd idę, dokąd zmierza moje życie. Myślę, że każdy z nas czasem ma taki czas refleksji i jest to coś bardzo naturalnego, dlatego że Bóg dla każdego z nas coś zaplanował, ma cel dla każdego z nas. Nie jesteśmy produktem przypadku, produktem jakiegoś losowego zderzenia cząsteczek dawno temu w przyszłości. Jesteśmy stworzeni z konkretnym celem przez naszego kochającego Ojca. Po pierwsze, uwierz, że masz ten cel. Uwierz, że Twórca, kiedy podjął decyzję, abyś pojawił czy pojawiła się na tej ziemi, miał bardzo konkretny zamysł dla ciebie.
I ważne jest to, żebyśmy dowiedzieli się, odkryli, jak wyglądamy. Ale nie w takim sensie fizycznym, tylko w duchu. Jak wyglądasz, jaki kształt ma twoja dusza, jaki kształt ma twoje wnętrze, twoje obdarowanie. Bardzo ważne jest to, żebyśmy to zrozumieli, dlatego że jest to sposób, odkrywamy sposób, w jaki nas stworzył Bóg, do czego jesteśmy przeznaczeni, do czego On chce nas używać. Także po pierwsze uwierz, po drugie zrozum, że Bóg ma wszystko pod kontrolą. Skoro Bóg ma cel dla każdego z nas, jest Bogiem, jest wszechmogący, to pomimo przeciwności, pomimo trudności, które będą nas spotykały, rzeczy, które z pozoru mogą wyglądać jak zaprzeczenie temu, że idziemy do celu, tak? Jak przeszkody, które po prostu blokują, które uniemożliwiają realizację naszego przeznaczenia. I to jeśli będziemy wierzyli, że Bóg ma wszystko pod kontrolą, to zrozumiemy, że nic nie jest w stanie powstrzymać realizacji Bożego przeznaczenia w naszym życiu. O, poza nami samymi. W Księdze Rodzaju, znowu ten sam fragment, czytamy jak Józef właśnie wypowiedział takie przekonania. Bóg więc posłał mnie przed wami, aby zapewnić wam przetrwanie na tej ziemi i aby zachować wam życie przez wielkie ocalenie. Nie wy mnie tu posłaliście, ale Bóg. On mnie ustanowił głównym doradcą Faraona, panem całego jego domu i władcą w całej ziemi egipskiej. Józef miał pewne marzenie, pewne przeznaczenie, które bardzo ogólnie widział. I potem zaczęły dziać się złe rzeczy. Został sprzedany do niewoli przez swoich własnych braci, przez tych, którzy powinni go chronić, powinni go prowadzić, być dla niego przykładem. Przez tych ludzi został zdradzony i sprzedany. Potem działo się różnie, ale trafił, jak wiecie, do więzienia na parę lat, zupełnie niesłusznie. Ale niesamowita jest postawa Józefa w tym wszystkim. On mówi, że Bóg to nie byli ci ludzie, którzy go sprzedali i zdradzili. To nie była żona Potyfara, która niesłusznie go oskarżyła i tak naprawdę skazała na więzienie. To Bóg używał tych wszystkich okoliczności, żeby doprowadzić go do przeznaczenia, do tego, żeby stał się drugą osobą, takim premierem w Egipcie, żeby mógł wypełnić Boże przeznaczenie, żeby mógł ocalić wielu ludzi, między innymi swoją rodzinę. W Rzymian 8:28 czytamy takie słowa. A wiemy, że kochającym Boga, to jest tym, którzy są powołani zgodnie z Jego planem, wszystko służy ku dobremu. Wszystko. Wszystko służy ku dobremu. Nic nie jest w stanie zablokować realizacji twojego przeznaczenia, jakie Bóg ma dla twojego życia, poza tobą samym. Tylko ty, jeśli przestaniesz wierzyć, jeśli przestaniesz ufać Bogu, że pomimo trudnych okoliczności, pomimo rzeczy, które tak po ludzku zaprzeczają twojemu przeznaczeniu, zaprzeczają temu, że kiedyś ono się zrealizuje, że pomimo tego wszystkiego Bóg cię prowadzi, że On używa wszystkich trudności, wszystkich dobrych rzeczy, które dzieją się w twoim życiu, żebyś zrealizował swój cel. Tylko brak takiej wiary, tylko brak wierności też na tej ścieżce może sprawić, że nie zrealizujesz swojego przeznaczenia. Bóg stworzył ten wszechświat swoim słowem i On też wypowiedział bardzo konkretne słowa nad twoim życiem. Wypowiedział słowa, ty będziesz zachętą dla innych ludzi, ty będziesz osobą, która będzie okazywać miłosierdzie, będzie z innymi ludźmi przechodzić przez ich trudności, będzie służyć swoją empatią. Ty będziesz osobą, która przez
pewne zarządzanie czy organizację, będzie przewodzić innym, wypowiedział bardzo konkretne słowa nad twoim życiem, dał ci pewną wizję, tak jak Józefowi. I tak jak Boże Słowo stworzyło wszechświat, tak Jego Słowo ma moc doprowadzić do końca to, co przeznaczył dla twojego życia. Ale czy my zdajemy te testy, które są po drodze? Czy przechodzimy przez konkretne próby, przez które Bóg nas kształtuje i przygotowuje do realizacji tego celu? To jest to pytanie. Czy przechodzisz test dumy? Czy przechodzisz test czystości, żeby być odpowiednio pokornym człowiekiem, żeby być odpowiednio też kontrolującym swoje pożądliwości osobą? Tylko od nas zależy, czy przechodzimy przez te próby i tym samym, czy idziemy w tym Bożym kierunku. I kolejny punkt o odkrywaniu swojego daru. Odkryj swój dar. Znowu teraz pewien fragment z listu do Rzymian, rozdział 12, w którym czytamy o darach duchowych, pewnych charyzmatach, darach łaski, tak, mówimy dzisiaj sobie o teście łaski. I wierzę, że Bóg do życia każdego z nas, do wnętrza każdego z nas wkłada co najmniej jeden z takich darów. I są to tak zwane dary motywacyjne, to znaczy one mówią nam o tym, w jaki sposób patrzysz na życie, patrzysz też na służenie Bogu i innym ludziom. Co cię motywuje tak naprawdę do działania? I przeczytajmy ten fragment z listu do Rzymian 12:6-8. Stosownie do udzielonej nam łaski mamy też różne jej dary. Czy to prorokowania do głoszenia na miarę wiary, czy usługiwania do służby z poświęceniem, czy to nauczania po to, by pouczać, czy też zachęcania po to, by podnosić na duchu. Kto wspiera, to hojnie. Kto przewodzi, to z zapałem. Kto okazuje miłosierdzie, to z całego serca. Widzimy tutaj 7 darów, 7 takich motywów, które mogą nam towarzyszyć w różnym działaniu, w patrzeniu na życie. I przekładając trochę ten fragment może na taki język właśnie postrzegania życia. Prorok to jest osoba, która chce motywować innych do służenia Bogu. Motywowanie. Czytamy też o usługiwaniu. Taką osobę, która ma taki dar do działania, motywuje to, że może służyć innym, spełniając ich konkretne potrzeby. Czytamy też o nauczaniu. Osoba, która ma taki dar, chce się uczyć, chce zgłębiać prawdy Bożego Słowa i chce je też przekazywać innym. Nie chodzi po prostu o to, żeby się samemu czegoś nauczyć, ale żeby pomagać innym też poznać te prawdy. Mamy też osoby, które zachęcają innych, które tak podnoszą. Kolejny dar to obdarowywanie, czyli spełnianie potrzeb finansowych innych. Mamy też przewodzenie, czy też czytamy w innych przykładach o takim zarządzaniu, administracji. Chodzi tutaj właśnie o osoby, które poprzez organizację pewnych procesów, czy też służby przewodzą, prowadzą innych. I wreszcie okazywanie miłosierdzia, czyli służenie swoją empatią, służenie swoim czasem, przeżywaniem z innymi wspólnie ich emocji, ich tego, co przeżywają, wczuwanie się w ich sytuację. I możemy sobie wyobrazić taką sytuację, że jest jakiś zespół w kościele, i w tym zespole jest odpowiednio po jednej osobie z każdym z tych obdarowań, z każdym z tych darów motywacyjnych. No i widzimy, że to spotkanie prowadzi ta osoba z darem przewodzenia, lider prowadzi spotkanie,
ma agendę, ma plan tego spotkania, bardzo szczegółowy, z wieloma punktami. Jest to bardzo ważne dla tej osoby i ona realizuje swoje obdarowanie w ten sposób, między innymi, że prowadzi właśnie to spotkanie. No i dochodzimy do punktu, w którym ta osoba, ten lider mówi, że ktoś ze społeczności stracił pracę. Czyli dochodzimy do pewnego problemu konkretnego człowieka. I każdy z tych obdarowań realizuje się właśnie w relacji do innych. To jest też istotne, że realizujemy je służąc innym. No i wtedy, kiedy w grę wchodzi osoba, uruchamiają się wszystkie te dary innych osób i możemy wyobrazić sobie zachowania innych członków tego zespołu. I na przykład prorok, ta osoba taka motywująca, zabiera głos i mówi, może w jego życiu jest grzech, powinniśmy z nim porozmawiać na ten temat. Może Bóg chce, żeby coś zmienił w swoim życiu. Nauczyciel mówi, wiecie, w pierwszym liście do Tymoteusza 3 są bardzo konkretne wskazówki, w jaki sposób można zdobyć pracę. Może przedstawimy mu tą listę. I już, wiecie, zabiera się do pisania konkretnego kazania. Osoba, która służy zachętą. Już wchodzi na Messenger czy tam WhatsApp i już pisze do tej osoby, nie przejmuj się, modlimy się o ciebie, Bóg się o ciebie zatroszczy. Jest też osoba z darem obdarowywania. Okej, może powinniśmy pomóc jej finansowo, bardzo konkretnie, na pewnych warunkach, ale dajmy mu pewne wsparcie finansowe. Osoba, która służy, która ma ten dar usługiwania, już wyszła, żeby zrobić zakupy dla tej osoby, która straciła pracę. A ta osoba, która służy empatią, służy miłosierdziem, siedzi gdzieś w kącie i płacze po prostu nad tą sytuacją, nad tą osobą. I taki przykład może nam pokazać, może nam nas nakierować. Wyobraźcie sobie siebie w takiej sytuacji, co byście zrobili i być może to was trochę nakieruje na to, jaki macie dar w swoim życiu. Odkrycie tego daru jest bardzo ważne. Równie ważne jest to, żebyśmy zdali sobie sprawę z jednej rzeczy. Nie zaczynamy służyć innym tym darem, kiedy otrzymamy pewną pozycję, kiedy otrzymamy, nie wiem, jakąś funkcję, może lidera, duszpasterza w kościele, wtedy kiedy dostajemy pewien wpływ i autorytet. Ale służymy naszym obdarowaniem innym na każdym etapie naszego życia. Zanim ktokolwiek nam powierzy odpowiedzialność, jakiś autorytet, czy też postawi nas w miejscu wpływu. Służymy od samego początku i na każdym etapie naszego życia. Darem Józefa na przykład było przywództwo, było takie zarządzanie, organizowanie i bardzo konkretnie widzimy to w jego historii. Widzimy, jak był dobrym zarządcą w domu Potyfara, w więzieniu, w obu tych miejscach tak naprawdę przełożeni przekazali mu całą władzę. Był takim zarządcą, takim namiestnikiem w obu tych miejscach i czuwał nad wszystkim. I Józef nie czekał na korzystanie ze swojego daru, aż przyjdzie do niego Faraon i powierzy mu władzę nad całym Egiptem tak naprawdę, ale służył tu i teraz, tam gdzie był. Nawet w więzieniu, co jest niesamowite. Być może masz trudności w życiu, tak jak Józef. Być może ktoś cię zdradził, jesteś w złym miejscu w swoim życiu, tak jak bracia Józefa go zdradzili. Może przez niesłuszne oskarżenia jesteś w złym miejscu. Może odwrócili się od ciebie przyjaciele, rodzina. I tak Józef, tak i ty moglibyście po prostu usiąść i w uzasadniony sposób użalać się nad sobą, ale lepszą postawą i właściwym wyborem jest to, żeby być wiernym.
żeby wiernie usługiwać innym tym obdarowaniem, jakie masz od Boga w swoim życiu. Tam, gdzie jesteś, pomimo trudności, pomimo tych złych okoliczności, które są ciężkie, ale z drugiej strony Bóg chce ich użyć do realizacji swojego przeznaczenia w twoim życiu. Jak myślicie, co by się stało, gdyby Józef w więzieniu był zbyt zajęty, swoimi trudnościami, przeżywaniem tego, że ktoś go niesłusznie oskarżył i wrzucił do brudnego, wiecie, pełnego pewnie robaków, szczurów, lochu. Co by było, gdyby użalał się nad sobą, a nie usługiwał innym i nie wytłumaczył snów podczaszego i przełożonego piekarzy? Co by się stało? Swoją postawą Józef zablokowałby swoje przeznaczenie. Nie dotarłby potem do domu Faraona, nie dokonałby wykładu jego snu i nie zostałby postawiony nad całym Egiptem. Dlatego jest to też taka wielka zachęta dla nas, żebyśmy pomimo trudności służyli swoim darem tam, gdzie jesteśmy, nie czekali na wielki przełom, nie czekali na postawienie w określonej pozycji, tylko służyli tam, gdzie jesteśmy. I wiecie, zawsze staram się na kazaniu powiedzieć coś ze swojego życia. Także taki konkretny przykład, na przykład, dlaczego jestem tutaj i mogę mówić do was ze sceny, mogę w pewien sposób was zachęcać i nauczać. Wierzę, że między innymi dlatego, że właśnie nie czekałem na, wiecie, nie siedziałem po prostu, będąc już w kościele dom, nie siedziałem na swoim krześle i czekałem, aż pastor do mnie podejdzie i wiecie, no Tomku, ja mam takie poznanie od Boga, żebyś ty tutaj stanął na scenie i mówił kazania. Tylko służyłem swoim pewnym obdarowaniem w miejscu, w którym jestem. Zacząłem od produkcji tak naprawdę, czyli wyświetlałem teksty piosenek na Petrze, na spotkaniach dla młodych dorosłych, ale też na niedzielnym nabożeństwie. I wierzę, że tam mogłem nauczać jakby też nowe osoby, które przychodziły do tej służby, nauczać je tego, jak to się robi, jak się wyświetla, ale też nauczać swoim przykładem, więc w pewien sposób realizować swoje obdarowanie właśnie takiego nauczania. Potem, kiedy zostało mi zaproponowane, żeby prowadzić Alfę, taki kurs, który jest związany mocno z nauczaniem, razem z Tomkiem Florczakiem, z naszym przyjacielem, to podjąłem się tego i przez parę lat tam, gdzie była potrzeba, tam, gdzie byłem, to usługiwałem swoim obdarowaniem, swoimi darami. No i po pewnym czasie dopiero pastor Szymon spytał, czy chciałbym dołączyć do zespołu kaznodziejskiego, czy chciałbym mówić kazania, czy chciałbym nauczać ze sceny. I wierzę, że tak to powinno wyglądać i tak to może wyglądać w życiu każdego z nas. Jeśli służymy swoim obdarowaniem tam, gdzie jesteśmy, to Bóg będzie prowadził nas po prostu w miejsce większego wpływu. I jeśli będziemy też przechodzić przez konkretne testy, przez konkretne próby, jeśli będziemy je zdawać. Mamy też kolejny punkt, ostatni punkt. A, no właśnie. Dlatego fajnie jakby przyszła tutaj osoba, która umie grać na pianinie i trochę nam zagrała. Powiedzieliśmy już sobie o tym, że po pierwsze musimy uwierzyć, że mamy cel. Po drugie wierzyć, zrozumieć to, że Bóg wszystko ma pod kontrolą, że On używa wszystkich okoliczności dla naszego dobra. Ważne jest odkrycie swojego daru, służenie nim tam, gdzie jesteśmy i wreszcie
bycie wiernym. Ustalenie swojego kierunku i bycie wiernym. Dar, jeśli już go odkryjemy, to pomoże nam określić kierunek. Kierunek, w którym mamy zmierzać. I w jaki sposób możemy poznać szczegóły tego naszego przeznaczenia, naszego celu w życiu. W jaki sposób możemy stawiać kolejne kroki. Czy możemy otrzymać od Boga pełną listę, pełen plan podróży tego, co się będzie działo? Nie. Bóg nie da nam konkretnych szczegółów całej podróży, jaka jest przed nami. Myślę, że po pierwsze dlatego, żeby to nas bardzo obciążyło, przygniotło, być może zniszczyło, zniszczyło w nas pewien zapał do tego, żeby iść tą drogą, gdybyśmy widzieli z naszej ograniczonej perspektywy wszystkie te wzloty i upadki, które są przed nami. Bóg nie da nam pełnej listy tego wszystkiego, co nas czeka po drodze. Ale co On nam daje? Po pierwsze, czytamy w Psalmie 119, 105. Twoje słowo jest pochodnią dla mych nóg, jest światłem dla moich ścieżek. Boże Słowo, Boży Duch prowadzą nas krok po kroku, do stawiania kolejnych kroków. Boże Słowo nie jest taką latarnią morską, która oświetla, wiecie, całe kilometry przed nami, ale oświetla drogę dla naszych nóg, jest światłem dla naszych ścieżek, to znaczy widzimy kolejny krok, jaki mamy postawić. Jest Boże Słowo, jest Boży Duch, które nas prowadzą. Jeden krok za drugim. Nie wiemy, co będzie w tym kroku plus jeden, w tym kolejnym kroku, ale z zaufaniem stawiamy ten krok, który jest bezpośrednio przed nami. Z zaufaniem, że tak jak z poprzednimi, tak ze wszystkimi kolejnymi pomoże nam Bóg. Że Jego łaska nie polega tylko na tym, że wybaczył nam grzechy, że dał nam konkretne przeznaczenie, ale polega też na tym, że On jest w pełni wystarczający, żeby pomóc nam, żeby umożliwić nam realizację naszego przeznaczenia. I wierzę, że tak jest w życiu wszystkich osób, które może widzisz w tym kościele, które są dla ciebie takim przykładem. To mogą być nasi pastorzy, to mogą być liderzy twojej służby. Tak było też w życiu Józefa, że każda z takich osób ma konkretną wizję dla swojego życia, ale nie zna szczegółów, tylko stawia w wierności kolejny krok. I zachęcam ciebie do tego, zachęcam cię też do tego, żeby w tej podróży nie być samemu, nie być samej, żeby być regularnie na spotkaniach kościoła, żeby być regularnie na spotkaniach domowych, kiedy już się zaczną, już niedługo zaczynają się spotkania domowe, spotkania młodzieżówki, spotkania Petry. Zachęcam cię do tego, żeby mieć swoją grupę, żeby dzielić się z innymi swoim życiem i stawiać kolejne kroki na drodze twojego przeznaczenia razem z innymi. Wierzę też, że być może takim kolejnym krokiem, jaki Bóg ma dla ciebie na twojej ścieżce przeznaczenia, jest to, żeby być może po raz pierwszy, a być może po raz kolejny poprosić o wsparcie właśnie Kościoła, poprosić o modlitwę, poprosić o to, żeby inni nałożyli na ciebie ręce, żeby pobłogosławili twoje wyzwania, twoje trudności, być może wspólnie z tobą cieszyli się twoimi radościami i sukcesami. I teraz będziemy mieli taki czas. Na koniec tej serii chcemy mieć czas modlitwy o te różne próby, różne testy, które są w życiu każdego z nas. Tych testów jest sporo i wierzę, że one się też powtarzają, tak, że
test dumy mogliśmy zdać jakiś czas temu, ale teraz pojawia się kolejny test dumy. Być może pojawia się pewien test więzienia, test takiej pustyni w Twoim życiu. Dlatego chciałbym zaprosić na scenę zespół, który będzie grał. Każdego z nas zachęcam do powstania. Możemy wstać. Zachęcam też wszystkich liderów, którzy będą modlić się teraz o nas, o nasze potrzeby, do wyjścia do przodu, tak żebyśmy wszyscy mogli widzieć, gdzie podejść. Tak, widzę tutaj z prawej strony sali będą panie, z lewej panowie. I chciałbym zachęcić was do tego, żebyście po prostu podchodzili, bo myślę, że to też jest trochę taki test dumy. Czy potrafimy zwrócić się do innych z prośbą o wsparcie, z prośbą o pomoc. Tego, jeśli jest jakiś test, z którym się teraz obecnie zmagasz, to kiedy zespół będzie grał, zachęcam cię do tego, żebyś wyszedł, żebyś wyszła do przodu, a na pewno Bóg przyzna się do tego dobrego pragnienia, które masz wsparcia. Dziękuję. Zaufaj serce me, Pan Twój Bogiem jest, to w Jego rękach jest życie Twe. Odpocznij dziś i wiedz, że w słabości Twej Jego siła jest doskonała, bo Ty i tylko Ty jesteś moim Bogiem, Ty zasiadasz dziś na mego serca tronie. Ty zdobyłeś mnie, Ty oddałeś życie swe. Zaufaj serce me, Pan Twój Bogiem jest, to w Jego rękach jest życie Twe. Odpocznij dziś i wiedz, że w słabości Twej Jego siła jest doskonała, bo Ty i tylko Ty jesteś moim Bogiem, Ty zasiadasz dziś na mego serca tronie. Ty zdobyłeś mnie, Ty oddałeś życie swe. Bo Ty i tylko Ty jesteś moim Bogiem, Ty zasiadasz dziś na mego serca tronie. Ty zdobyłeś mnie, Ty oddałeś życie swe.
życia dar dla mnie. Ty zrobiłeś to dla mnie. Ty zrobiłeś to dla mnie. Ty umarłeś, Jezu, za mnie. Ty umarłeś, Jezu, serca tronie. Ty zdobyłeś mnie, gdy oddałeś życie swe. I tylko ty, 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 jesteś moim Bogiem. Ty zasiadasz dziś na mego serca tronie. Ty dziękujemy Tomkowi, dziękujemy zespołowi uwielbienia za to nabożeństwo dzisiaj. Ja jestem Jagoda i chcę wam powiedzieć, że jesteśmy właśnie jeszcze w okresie wakacyjnym, więc jedyne spotkanie, jakie się odbywa, jest to środowy wieczór dom modlitwy, wakacyjny dom modlitwy w środę o 20, ale wyjątkowo w tą środę się nie odbędzie, więc to jest jedyne spotkanie, które teraz jest, ale w tym tygodniu się nie spotykamy. Ale zapraszamy już na kolejne w kolejnym tygodniu. A teraz skończymy oficjalną część naszego nabożeństwa. Zapraszam was wszystkich do kawiarni, na kawę, herbatę. Spędźmy ze sobą jeszcze trochę czasu. Dziękuję wam, że byliście z nami dzisiaj i do zobaczenia w niedzielę.